Mija 25 lat od czasu reformy terytorialnej i zamiany 49 w 16 województw. Jednym z tych największych, a przede wszystkim najliczniejszych jest od tego czasu województwo śląskie. Co przez ten czas się zmieniło i jaki wpływ na obecne funkcjonowanie regionu i jego mieszkańców miały podjęte ćwierć wieku temu decyzje? Między innymi o tym rozmawiano podczas uroczystej sesji Sejmiku. Magda Sincewicz. Wprawdzie dokładna rocznica utworzenia województwa śląskiego przypada na koniec grudnia, ale w Katowicach świętują już teraz. 25 lat temu Śląskie powstało z większości terenów dawnego katowickiego i bielskiego oraz części województwa częstochowskiego. Po pierwsze, nauczyliśmy się większej samorządności niż ta, która jest samorządnością lokalną, tą terytorialną. Po drugie, nauczyliśmy się współpracy międzygminnej, szczebla wojewódzkiego, w zakresie bardzo szerokim. Począwszy od wybierania projektów do wspólnych realizacji poprzez ich finansowanie, także z pieniędzy pochodzących z Unii Europejskiej. Śląsk po prostu idzie do przodu cały czas, ale my oczywiście potrzebujemy wsparcia, zwłaszcza uznania przez władze centralne, że jesteśmy autonomicznym w pewnym sensie regionem, w tym sensie, że chcemy budować swoją przyszłość gospodarczą. Chcemy mieć środki na to, głównie z Unii Europejskiej, i gospodarować tak, żebyśmy mogli powiedzieć naszym obywatelkom i obywatelom, tu warto mieszkać. Do czego mają przekonywać zmiany, jakie zaszły w regionie? Wybudowano m.in. nowy terminal na lotnisku w Pyrzowicach czy drogową trasę średnicową. Jednak tego typu inwestycje wymagały wspólnego działania, bo często przekraczały możliwości jednej gminy. Na Śląsku potrafiliśmy sobie z kadencji na kadencję, mówiąc lekkoatletycznym językiem, tą pałeczkę dobrze przekazać, żeby te wszystkie sprawy szły do przodu i dzięki temu nasza pozycja dzisiaj jest bardzo silna, ale cały czas musimy pracować, żeby była jeszcze silniejsza. O czym mówią przedstawiciele każdej opcji, która przez te 25 lat rządziła województwem. Musimy pamiętać, że oprócz władzy mamy też odpowiedzialność i bardzo cieszymy się, że reforma samorządowa, którą podjęliśmy 25 lat temu, oddała władzę w ręce obywateli. Oddała, ale bardzo pośrednio, a mieszkańcy województwa znacznie bardziej interesują się swoim miastem i gminą niż tym, co się dzieje w województwie.